zwizualizować, jak wygląda zima, to tak wygląda zima właśnie. I ma tak sypać, sypać i jeszcze raz sypać. Więc to jest aktualnie nasze zagrożenie. Witam się z wami, moi kochani, w piątek. No powiem wam, że zaczyna się robić poważnie. I szczerze powiem, no chyba nie polecimy do Polski. Więc będę musiała odwołać wszystkie zaplanowane spotkania. Na razie jeszcze nie podejmujemy radykalnych kroków. Czekamy jeszcze, to jest jeszcze 2 tygodnie, ale może to nie jest panika, ja nie panikuję i odradzam każdej osobie, która sieje panikę i rozpowszechnia jakieś nieprawdziwe informacje. Wstrzymajmy się, bo to nikomu nie jest potrzebne, ale też nie bagatelizujmy problemu. Wprawdzie u nas na wschodzie Islandii nie ma jeszcze potwierdzonego żadnego przypadku, ale jest już kilka osób objęte kwarantanną z podejrzeniem. Czekamy na wyniki badań. Ja dzisiaj mam wolne, więc nie jestem na bieżąco, jakby jak to wygląda w służbie zdrowia. Będę wiedziała więcej jutro pewnie, jak pójdę do pracy. Ale z tego, co widzę, no to wszystko wskazuje na to, że zostaną podjęte kroki, które mogą zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa, a jak wiadomo, to może być zakaz przemieszczania się. Także zobaczymy. Ja właśnie wracam ze sklepu i nie robię zapasów w razie wojny i w razie w ogóle klęski żywiołowej. Nie wykupiłam całego zapasu ryżu. Zresztą mogę wam pokazać, nagrałam filmik, wrzucę zaraz taki telefonem, jak wyglądają półki w islandzkim sklepie na wschodzie Islandii. Nikt nie panikuje tutaj jeszcze. Ale z moich informacji wynika, że rozważają też zamknięcie szkół. Większość pracowników ma nakaz zostania w domu, jeżeli jest taka możliwość pracy zdalnej. I to większość osób robi. Z tego, co wiem, osoby powracające z zagranicy są poddawane kwarantannie, więc ja myślę, że tutaj Islandczycy sobie w miarę dobrze radzą z tym tematem. Ale rozmawiałam wczoraj z moją koleżanką, która mieszka we Włoszech, w Sardynii, i ona, która nie jest panikarą i akurat na Sardynii nie ma dużo przypadków potwierdzonych, mówiła, żeby uważać, bo to, co się dzieje we Włoszech, to nie są przelewki i słuchajcie, no warto byłoby chyba posłuchać tego, i skoro w Polsce już są podjęte środki typu zamknięte szkoły, przedszkola, uczelnie, to zostańcie w domu po prostu, jeżeli macie taką możliwość, nie poruszajcie się, bo jeżeli ktoś nam z góry mówi, że tak trzeba, to nie dlatego, żeby nam zrobić na złość, to tylko dlatego, że sprawa się robi poważna. W Polsce mamy bardzo mało potwierdzonych przypadków, ta liczba rośnie, ale no weźcie pod uwagę to, że na Islandii mieszka 330 tysięcy około mieszkańców i mamy ponad 100 przypadków potwierdzonych, a w Polsce jest 36 milionów i mamy tych przypadków 60, więc świadczy to tylko i wyłącznie o tym, że większość Polaków nie została przebadana. A to oznacza, że większość Polaków dalej rozsiewa to dziadostwo. I w trosce o samego siebie bądźmy odpowiedzialni, nie tylko za siebie, ale również za innych, bo jeżeli ty chcesz mieć powikłania, no to spoko, ale nie sprzedawaj tego gówna innym. Więc to jest taka moja rada i moja prośba. Jeżeli chodzi o nas, no to u nas tak naprawdę największym zagrożeniem w tym momencie są opady śniegu, które są od kilku dni i jak widzieliście na filmiku, który wam nagrałam wcześniej, tego śniegu przybywa. Auto nasze drugie stoi zasypane i nie da się jego odkopać. Trzeba by wyciągnąć je linką, drugim autem, albo wypchnąć, a nie ma jak, ponieważ wszystko wkoło jest zasypane i zakopane, więc jesteśmy trochę uziemieni i te moje zapasy żywności bardziej są spowodowane tym, że ten śnieg nas tutaj dosypuje. Tutaj już jak otwieram okno w łazience, śniegu jest tyle, że już odgarniam śnieg po prostu otwierając. Nasze okna się uchylają do góry, więc możecie sobie wyobrazić, ile tego śniegu jest i pada, ciągle ma padać. Także to jest nasze zagrożenie realne na ten moment. Więc moi mili, trzymajcie kciuki, żebym ja jutro w ogóle dojechała do pracy, bo jadę na rano, albo może się zamienię po prostu z koleżanką.
Bo no to nie widzę tego za bardzo, nie widzę. Różnie to się może skończyć. Dobra, ja się zbieram do domu, bo siedzę tutaj jak taki dziwoląg w tym samochodzie i do was gadam. Ale mój mąż śpi po nocnej zmianie i nie bardzo chce w domu nagrywać. Dobra, lecę rozpakować te zakupy. Pokażę wam jeszcze może co kupiłam i ile zapłaciłam. Moi kochani, to są właśnie moje zakupy. Nie będę mówić tak głośno, żeby mojego męża nie obudzić. To są bardzo pyszne serki. Normalnie z mleka krowiego, ale jest akurat dzisiaj nie wzięłam go, ale jest jeszcze jeden z rozmarynem z mleka koziego. Serek wiejski. To jest taka woda o smaku żurawinowym, słodzona stewią, wzięłam na próbę. Nie wiem, sok pomidorowy, fasolka w pomidorach, bardzo szybki obiad. Pomidory krojone u nas muszą być zawsze w puszce, wiem, aluminium jest złe, ale tutaj nie uświadczy dobrego pomidora. Miód, żarcie dla sierściuchów, kefir, ogórki kiszone i jajka. Tak, to są nasze zapasy w razie W. I za to wszystko zapłaciłam 6000 koron. Po pierwsze, nasz sklep, który tutaj mamy w miejscowości, jest jednym z droższych sklepów, więc podejrzewam, że gdybyście poszli do takiej islandzkiej, w cudzysłowie Biedronki, byłoby dużo, dużo taniej. Ale nawet bym nie dojechała dzisiaj do tańszego sklepu, bo jest oddalony od nas jakieś 60 km i niestety myślę, że droga może być nieprzejezdna. Więc stwierdziłam, że zrobię zapasy takie tutaj. No nie wiem, czy byśmy przeżyli tylko z tym zapasem dłużej jak kilka dni. I to tak, wiecie, na oszczędnie. Ale myślę, że spokojnie damy radę, przynajmniej przez ten weekend, kiedy będziemy pracować, ogarnąć to i nie robić większych zakupów, żeby też nie łazić za dużo. Jeszcze wam tylko powiem, bo pewnie jesteście ciekawi, 6000 koron to jest około 180 zł. Także wiecie, no nie zaszalałam tak naprawdę. Jeżeli chodzi o ilość tego wszystkiego, ale no takie są ceny na Islandii. No, jak widzicie, droga jeszcze nie jest zamknięta, ale warunki są dość ciężkie, ponieważ wieje wiatr i pada śnieg. Ten sklep, o którym my mieszkamy tutaj, ten sklep, o którym wam mówiłam, jest tutaj, więc tutaj jest taka przełęcz i tutaj często ta droga jest zamknięta, więc no, nie ryzykowałabym. Często się zdarza tak, że jedziecie sobie na zakupki, wracacie, chcecie wrócić, a tutaj szlaban i nie przepuszczają, więc trzeba wtedy zorganizować sobie nocleg na przykład. Także w zimie nie wybieramy się, jak nie musimy, nigdzie daleko, żeby nie utknąć. To jest właśnie znak, że jest zima, nie? Kot pod kocem. Tak sobie chillujemy, nie, Ludku? Wczoraj pod moim filmem słynnym o ginekologu, którym mam wrażenie, że otworzyłam beczkę Pandory, dostałam taki komentarz, że jestem zwykłą kurwą, jeśli chodzę do lekarza mężczyzny. Komentarz został szybko usunięty. Nie wiem, czy to przez właściciela takiej opinii, czy to przez automat, nie wiem. W każdym razie żal mi takich ludzi, którzy takie rzeczy wypisują. Potem ten pan chyba wrzucił inny komentarz pod tym filmem. Ja nie bardzo zrozumiałe jest dla mnie to, o czym on tam pisze, ale mniejsza o to. No żal mi jest takich ludzi. Po prostu żal.
Dobra, moi drodzy, ja się będę z wami żegnać. Chcę zmontować ten film i mam takie postanowienie wyrzucać wam teraz filmy tak częściej, krótsze, ale częściej, żebyście mieli jakby ogląd, co się tutaj dzieje i jak wygląda sytuacja na bieżąco. Ja wiem, że temat koronawirusa jest bardzo już rozwleczone i to już trudno, ciężko o tym słuchać, dlatego nie będę tutaj zanudzać o tym, co się dzieje. I korona, ale no, bardzo komplikuje mi to życie i niestety nasze starania będą musiały prawdopodobnie się odwlec troszeczkę w czasie, czy starania, no starać się będziemy, ale sukces, ponieważ mieliśmy poumawiane wizyty u lekarzy, kontrolne między innymi po histeroskopii, więc no, rozumiecie. Dobra, kończę, muszę ogarnąć się trochę, zmontuję wam ten film. Jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to będzie mi bardzo miło. Przybyło was tutaj całkiem dużo ostatnio i jest mi bardzo miło. Witam was wszystkich. Pamiętajcie o łapkach w górę, jeżeli wam się podobał ten film, i o komentowaniu. A ja się teraz żegnam i do zobaczenia w następnym filmie.